Siemaneczko ludziska, z tej strony Darkos i chciałbym wam pokazać taki jednorazowy odcinek z gry Hordelicious. Więc bez zbędnego picolenia włączam oczywiście muzykę gry. Nową grę, oczywiście jak widzicie mamy tu 5 poziomów, ja mam jeden pogramowy tylko, prawda? A nie, jeszcze jest boss arena. Ja pogram pół godziny i powiem szczerze, że nawet gra jest fajna, jeżeli ktoś lubi tryb PAL. A więc zacznijmy sobie. Tutaj PAL, mamy takiego gościa, mamy karabinek. Oczywiście on się nie kończy, ale to o tym zaraz powiem za chwilę. Widzicie, rozwalamy coś takiego. Co? Kostkowe tuśki, nie to jakieś ptaszki, nie to te zombie. I oczywiście mamy jakieś tam upgrade, prawda, jeżeli zdobędziemy no, dostępną ilość pieniędzy, ale jeżeli nie chcemy na razie, to prawda, nic nie ulepszamy. Dobra, fala druga. Oczywiście to jest falowo, no, z tego co pamiętam, 10. I tak mianowicie jakoś się to prowadzi. Oczywiście gra nie jest monotonna, bo jak widzicie, no, zmieniają się jednak przeciwnicy. O, jakiś mamy tutaj czerwonego. O, i mówię właśnie wam o tych ciekawych skrzynkach. Jak widzicie, mają one w sobie dość ciekawe bronie. Najśmieszniejszą bronią, jaką mi się trafiło, to toster. I powiem wam szczerze, że no, śmiesznie mi się nim strzelało, zwłaszcza że to były dwa tosty. Dość fajnie. Oczywiście jest też broń z nerfa. Tej produkcji zabawek nerf. Strzelamy sobie takimi rzutkami, strzałkami. Ale jak widzicie, ja dostałem też płomień. No i niestety, ale ten miotacz płomieni posiada jeden magazynek. Oczywiście w upgrade'ach jest zrobienie coś takiego, że powiedzmy, o, z tego co go zabiłem, wypada mi skrzynka amunicji właśnie do danej broni, którą posiadam. Zobacz, jak w tej chwili zdobyłem jakiś karabin lepszej klasy. Po dół mamy oczywiście dołu pasek stanu. Jak to się mówi? Pali. Czyli powiedzmy, ile już wymordowaliśmy, ile pozostało. Widzicie, on się odnawia od każdego palu. No mój pasek życia oczywiście nie. Dobra. Jeśli można stać w miejscu i się tłuc, czego nie polecam, bo no, mogło zajść nas z kilku stron. Zwłaszcza kiedy się pojawiają inni przeciwnicy niż te małe kosteczki. I wtedy, no, bądźmy szczerzy, to by się nie ciekawe. Oczywiście nie można wpadać w to, bo podają nam kolce z tych kratek. I oczywiście te momenty dla nas są. Oczywiście mam przewrot na spacji. Takie podstawowe. Oczywiście mam WSD chyba, nie wiem, nie, strzałkami się nie da. Możemy zakupić sobie, o jest, o, możemy sobie kupić tarczę taką, to to jest. I znowu zdobyłem jakąś nową broń, której nie mam pojęcia jak działa. Jednak dość użyteczna. Dobra, co my tu mamy? Nie, 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 dzięki. To też nie, nie. Czekam sobie ogólnie na to, że będzie z nich wypadać apteczka lub właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, skrzynka z amunicją. Ona nam ładuje tam 50% magazynka, bo chociaż 25%, prawda, to mam tam kilka sztuk, by móc to trochę chociaż ich poturbować. No, zaskoczmy do skrzynki. To znowu na się trochę osób typów. Oczywiście chyba skrzynki z tego co wiem, ile tu grałem. I znikł ten zielony. Jeszcze wybucha ten kulk.
камни. Да. Что стоит, что две противницы. Не достаем ними. Ну а шотган. Это как для меня улюблена. Брань. Даже жрал жутко еще димейдж. Także idzie sobie kubka, bo u mnie ma kubki. Dobra, jest to. Granat lepsze celowanie, więcej krwi. No też nie. Mam nadzieję, że mi się w końcu to trafi. Mówię wam, tymi upgrade'ami to jest jak w totolotku. Właściwie mi nie zawsze wypadają te same, chociaż czasami trafią się. No za co jestem wdzięczny, no bo w sumie... Prawda? Możemy je sobie przetestować i powiedzmy jak się trafię w następnej rundzie. O, mamy laser gunna. No to w następnej rundzie możemy powiedzmy zakupić. No powiedzmy polepszy lub lekko pomoże w rozgrywce. Broni jest tutaj dość sporo. Nie wiem czy odkryłem wszystkie. Gra oczywiście jest dostępna na Steama. Miałem wspomnieć o tym na początku. Nie? Double barrel. Aha, dwurówka, dobra. To jest ciekawe. O, jak widzicie, za każdego zielonego mamy dolca. Za czerwonego mamy dwa. No, ale już gdzie? Patrzcie, zawodnik to jest. Tak łatwo, bo nie da się go rozwalić. Przynajmniej standardowo bronią, prawda? Bo jeżeli mamy taki miotacz płomieni, minki, nie, miny też nie. No jak widzicie, mi się nie trafia nic ciekawego. Już mam 218 dolarów. Nie wiem, czy muzyka mnie troszeczkę nie przygłuszy w tej grze. Nie mówię, ale mówi się trudno. Tylko tego. Bingo bango. Aha, to już mi się skończyła broń. Oczywiście, o! To jest dość ciekawa broń. Jak zauważycie, o. Trafia przeciwnika. Wybucha jeszcze czterema tymi laserowymi pociskami. Dość pożyteczne, ale nieużyteczne. Fakt zabija na hita. Nie wiem czy to tam działa w tą samą stronę na czerwone. Padniemy jakiś czerwony. Nie. O, jak widzicie tamten dostał, bo stał centralnie za nim. A tu się zatrzyma nasz karabinek, ale... Nie. Baseball. Pierwszy raz mi się trafił w tej chwili. Jedyna rzecz, która mi się trafiła ręczna, to była taka kosa. Też była genialna. I też w sumie zdejmowała na hita. No tylko jak widać, to się szybko... Wow! Tańczy. No, na to można nazwać sieczkami. Amunicji dość sporo. Widzicie, no. Niezła. Teraz. Dobra. Koniec fali. Kurczę, no. Zakupię sobie ten, ale to tylko to. Fala ósma. Mamy jeszcze dwie fale do bossa. Po każdej arenie mamy... Znaczy na każdej arenie. Po 10 falach mamy bossa.
Ja oczywiście mam tam kilka osiągnięć. Po pierwszy zgon. Do wygrania w ruletkę. Oczywiście rosyjską ruletkę. Czyli albo wygracie, albo przegracie. Chyba za ulepszenie prędkości. Zabicie bossa. Coś jeszcze, czego nie pamiętam. Raidon. Aha, no, laserówka. Nieźle czepię. Jest bardzo szybko się kończy. O, skrzynek jak widzę. Widzicie już tego czerwonego z tej zwykłej broni podstawowej. To nie jest tak łatwo. O, jest skrzynka, serio? Pod koniec fali. Tak, ja poproszę HP-ka. No, może być i to. Za nic więcej nie. SMG. SMG. O, o dwa strzały. Oczywiście jest pewność. Nie jest już taka. No, super. Ale że właśnie. Jaka broń. I jeszcze ała. Jaka odległość. Mam skrzynkę, to sobie od razu. Czekam, aby się... Boż ty kurde, jakie to niecelne ma. No, bądź. Ja cię kręcę, no nie. Tego jeszcze nie miałem, topór bojowy. Machnium, machnium. Ciup, ciup. Ona się poczuła się jak wiking. O, o, skończyło się wikingowanie. Blaster. Wow! Shit! A to... Jadcie, ale to... Ciach! Wszystkich na hita. No, mała amunicja, ale... Ale... Nie powiem. Dobre. Czekaj, widziałem? Jest. To kapkę. No nie. Strzelanie babeczkami. Bez jaj. O. Dziękuję. No niektóre bronie to tylko po to, żeby nam utrudnić. Utrudnić. To nas chyba rozśmieszyć bardziej, bo... No, nie powiem, że to by mi się przydało. Weźmy prędkość. Weźmy to. Nie, że mamy ostatnią. O, Happy Feet dostałem, czyli szczęśliwe stópki. O, jak widzicie, tutaj już są opancerzeni. Tylko kosteczki. No, co prawda z shotguna ich się na jeden ściąga. Ale z tego karabinu już nie. O, jak widzicie, łapię skrzyneczkę. Znowu uzupełnione. Także nie ma lipy. Chyba, że mi apteczki nie wypadły. Upgrade'ów, no ale nic. Do nich oczywiście jest 1 dolar. Szkoda. Dwójkę... Aś, się dałem. Shotgun laserowy. No to...
Pierwszy raz. Niektóre już miałem. Do pierówki, ale na tą jeszcze wpadłem. Znowu zlemiłem pod koniec. I mnie oło i bosik. No nic. Może nie. O nie, dopiero się. A, skrzyneczka, skrzyneczka. Mam, please. Jakąś skrzynkę. Dobra, to jest radę i bez niej, ale trochę ciężej. Dobra, lepiej się rozwalę te duże, bo... No nie powiem, denerwują. Raz. O kurde, jeszcze trafił się taki. Co za zez. Dobra, dostał. Koniec. Widzicie, mam połowę hapa. I dopiero skrzynka pojawiła się na koniec. Dobra. Ja bym wziął te granaty. Nie, to by było tyle. Pirus Guardian. Dobra, nie wiem, gdzie on tutaj wyląduje. Oczywiście on może na mnie nadepnąć. Strzelić takim czymś. O! No i jak widzicie, strzelam sobie o... Lutkami to jest. Oczywiście próbuję mi wnieść. A ja na końcu życia jeszcze daję radę. Jademy! O kurde, bazuka. O nie! Goddamn. No nie, no co? Niestety, no nie będę wam już truł tymi 10 falami i bossem. No jak widać, to rozmieszczenie klatek jest już tu umiejscowione. Ale tu, z tej strony, jeszcze gra mi się włączyła sorki za ten czarny ekran, ale tym czarnym ekranem żegnam się z wami. Dzięki, cześć, na razie.